Dzisiaj moim gościem jest Dominik Bartosik. Dominik urzekł mnie tym, że widziałem jego przemówienie, prelekcję, w której opowiadał o studiach, ale w takiej narracji, która bardzo mnie urzekła, bo ja się utożsamiam z tym, co on powiedział, a powiedział takie rzeczy, że tak naprawdę dużo ludzi wywiera na nas presję. Na presję pod tytułem musisz iść na ten kierunek, na te studia, robić to, tamto, tamto. Dominik fajnie nazwał tych ludzi ludźmi ze stoka, co mi się bardzo spodobało jako określenie. O takie rzeczy właśnie Dominika będę dzisiaj pytał. A Dominik sam w sobie tutaj jest gościem, ponieważ jest też związany z projektem Studia na Horyzoncie. Jest to projekt, który przybliża jakby format studiów licealistom, uczniom technikum, tak żeby lepiej te osoby mogły się zaprzyjaźnić właśnie z samymi studiami, żeby zrozumiały, na czym polega ich kierunek, który ich interesuje, zanim na niego w ogóle się wybiorą. Czyli jak ktoś studiował filozofię, to on właśnie o tym kierunku opowiada przyszłym studentom. I Dominik dzisiaj powie nam o tym, czy warto iść na studia w 2019 roku, bo o takim właśnie temacie będziemy dzisiaj rozmawiać. Także mam nadzieję, że pomożemy wam trochę rozwiać wątpliwości albo utrzymać was w waszym zdaniu, to już zależy od was. Ja już przedłużać tego intra nie zamierzam. Chciałem cię, Dominiku, powitać i chciałem też, żebyś sam o sobie kilka słów nam opowiedział. Dzień dobry. Zastanawiam się, na ile uda nam się utrzymać w tym temacie rozmowy, a na ile odpłyniemy. Mam nadzieję, że niedaleko. No, tutaj o mnie powiedziałeś chyba wszystkie takie dość istotne sprawy. Oprócz tego taką bardziej istotną, związaną z tym, że będziemy rozmawiać właśnie też o studiach, jest to, że ja jestem animatorem, robię kreskówki. I to jest taka moja, powiedzmy, ścieżka życia, którą chcę tam z animacją być związany jakoś solidnie do końca życia. A poza tym bardzo lubię biznes, więc to jakby tu się pojawiają ciągle jakieś nowe możliwości, nowe projekty związane z tym. Więc biznes i animacja, więc ja bym od razu chyba zapytał, czy uważasz, że obecnie takie ścieżki jak biznes, takie ścieżki jak kreatywna animacja właśnie, jakby to są różne ścieżki, ale akurat ty znalazłeś wspólne płaszczyzny. Czy to są też ścieżki, które dzisiaj powinniśmy właśnie nazywać takimi, że trzeba zrobić tam studia, żeby być kimś, że trzeba mieć papier, zanim w ogóle pomyślisz o biznesie czy animacji, to musisz przejść tę ścieżkę, że szkoła jest najważniejsza. Jak ty uważasz, Dominik? Znaczy, na pewno chciałbym na samym początku powiedzieć to, że jestem bardzo daleki od jakby oddalania ludzi od studiów i bardzo daleki jestem od jakiegokolwiek jechania na jakiekolwiek kierunki czy uczelnie. Tak samo jest właśnie z AGH-em, na którym byłem na IMF-ie. Uważam, że to jest jeden w ogóle z lepszych kierunków, lepiej prowadzony i zorganizowany od strony studentów i prowadzących, więc w życiu bym nic złego nie powiedział. Natomiast nawiązując bezpośrednio do twojego pytania, no to powiedziałbym, że poza tymi prawnie regulowalnymi zawodami w Polsce i ogólnie na świecie, czyli tam powiedzmy lekarz, prawnik, tego typu, to tak naprawdę papierek nie jest potrzebny. Tym bardziej, że nawet jak masz papierek w jakiejkolwiek, nie wiem, zawodzie czy w jakiejkolwiek dziedzinie, to najprawdopodobniej dla nawet samego ciebie po 2 latach i dla pracodawców kompletnie nie ma znaczenia, powiedzmy, twój papierek, tylko właśnie doświadczenie i to jak sobie radzisz w danej dziedzinie. Okej, okay, czyli faktycznie też trochę mnie przybliżasz do tego, o czym myślałem, że lekarz, prawnik, no to studia must have, tak? Ale jak wybierasz się na animację, no to powiedz mi na przykład, jest młody człowiek, on myśli o tym, żeby robić to, co robi Dominik, żeby tworzyć animację. Jaką byś mu w takim razie, jako taki starszy kolega, doradził ścieżkę? Że jak nie studia, to na przykład jakby mógł się kształcić? Jaką by mógł wybrać ścieżkę? Jakieś kursy? Co w tym widzisz? Na pewno musi się cofnąć gdzieś z 5-6 lat i zacząć rysować. Okej. Bo ja tam jakoś za dzieciaka rysowałem, ale potem przerwałem ze względu właśnie na programowanie, na informatykę, na algorytmikę bardziej. To były rzeczy, którymi się w gimnazjum mocno zainteresowałem i tam właśnie na olimpiadach mi dobrze szło, więc w to szedłem, a to, że właśnie, nie wiem, pochodzę z małej wioski, 380 mieszkańców, no to perspektywy jakieś takie, że nie wiem, będę artystą, czy tam tworzył animację, zazwyczaj były jakoś tam zbijane, no bo to nie jest tak pewny zawód jak właśnie informatyk czy coś, a że mi się to też podobało i dalej mi się podoba, dalej to wykorzystuję nawet w mojej aktualnej pracy, to
to tak jakby ten dział w ogóle, nie jestem z nim na bakier ani nic w tym stylu. Jasne. A co do właśnie tej ścieżki, no to na pewno trzeba rysować. Ja właśnie przestałem przez to rysować i musiałem dość dużo nadrabiać. Ja trochę, można tak powiedzieć, że w Pidginie, gdzie teraz pracuję, to ja sobie zrobiłem licencjat i magisterkę, bo już tam pracuję 4 lata, będzie 5 niedługo. I to tak naprawdę były trochę moje studia. Ale najważniejsze jest na pewno bardzo dużo pracy dla takich osób, jeśli chodzi właśnie o rysunek, o wszystkiego rodzaju kwestie związane z tym. Jest bardzo dużo kursów w internecie, darmowych, płatnych. Są fajne szkoły. Jest taki problem trochę w Polsce, ja też miałem, że jak się tak zastanawiałem na tym, czy jakbym po tym roku nie zerwał tej informatyki, to czy bym poszedł na jakiekolwiek animacyjne studia w Polsce i najprawdopodobniej i tak bym nie poszedł, w sensie jeśli bym wiedział i czy mógłbym wybrać, to i tak bym nie poszedł na studia, bo tak naprawdę poza jedną uczelnią, tam powiedzmy w Poznaniu, w Polsce są dość słabo prowadzone te jakby kierunki związane z animacją, jest z tym problem, no ale jest właśnie dużo fajnych szkół. Są powiedzmy takie totalne topki, czyli powiedzmy można powiedzieć szkoła Disneya, czyli CalArts w Kalifornii, ale i on jest bardzo drogi, w sensie żeby tam studiować te 3 lata to jest tam 1 200 000 zł. Oczywiście jest pełno stypendiów i wszystkiego, ja się próbowałem tam rekrutować, nie dostałem się i bardzo dobrze, bo jak sobie przypomnę jakie tam wysłałem CV, to było gdzieś tak po roku pracy w Pidginie, znaczy podając z moimi pracami portfolio, no to była żenuła. To, że w ogóle chcieli to sprawdzić, to wielki szacun dla nich, ale są fajne szkoły w Europie. Jest Gobelin we Francji, w Paryżu, jest Animation Workshop w Danii i to są szkoły bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie. Super artystów stamtąd wypuszczają i w dużej mierze ta szkoła w Danii i właśnie też w Europie, no ze względu na to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, no to edukacja tam jest darmowa. Nie chcę, co do Gobelin, nie chcę tutaj rzucać żadnego pewniaka, bo nie jestem pewien, ale wiem, że z Animation Workshop tak jest po prostu. No płaci się tam jakieś takie rzeczy typu budżet na materiały i no i się trzeba utrzymać, ale no wiadomo, zawsze można dorwać jakieś stypendium. No ale szkół jest sporo, które są dobre. Jest też taka, powiedziałbym, tutaj może trochę się przedłużę, rozwinę ten temat i to trochę nam pomoże, myślę, dalej rozmawiać. Że, jasne, proszę. Są te jakby trochę dwie ścieżki tego, co chcesz robić w animacji. I ogólnie wszędzie, w każdym zawodzie, że jeśli cię interesuje jakaś jedna konkretna dziedzina i wiesz, że będziesz chciał ją robić całe życie, no to tak naprawdę możesz się szkolić w niej i jest kilka właśnie aspektów i kilka wyjść, żeby zrobić to jak najlepiej. No i na przykład załóżmy, że chcesz być animatorem 3D, który chce być w Pixarze, w Disneyu, w DreamWorksie, no to tak naprawdę są 3 szkoły internetowe animacji 3D. Animation Mentor, Anim School i... Boże, teraz mi wyleciało... Może mu się potem przypomnieć. I to są każde szkoły, w sensie internetowe kursy, które są prowadzone przez ludzi, którzy pracują w tych studiach animacji. I to jest tak naprawdę, że tam płacisz w zależności, tak zaczyna się w najtańszej szkole, tam jest chyba 22 tysiące złotych za cały kurs, który trwa powiedzmy 1,5 roku. W środkowej jest tam powiedzmy około 30 tysięcy i w tej najdroższej jest... jest to 45 i prawda jest taka, że jak skończysz to żeby się dostać i pracować w jakimś Disneyu czy gdzieś i po prostu tam będziesz dobry też w tej szkole, to jest w zasadzie formalność, więc to jest tak jakby ta jedna ścieżka, kiedy chcesz robić to. Ale są takie szkoły właśnie jak, nie wiem, CalArts, które w większości przypadków ludzie po tym to jakby nie zajmują się tą jedną działką, tylko na przykład myślą bardziej holistycznie o całej animacji i zajmują takie stanowiska. To są potem powiedzmy reżyserowie, art dyrektorzy, lidzi różnych działów, więc to jest tak, że w zależności od tego, co cię bardziej jara, którą drogę chcesz obrać, to masz różne opcje co do tego. Na pewno, znaczy ta moja droga, nieposiadanie tego papierka, powiedziałbym, że trochę jest cięższa. Większość animacji w Polsce jest współfinansowana z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej, na którym mógłbym rantować, ale nie chcę teraz tego robić i w ogóle. I tam jest na przykład tak, że
ty jako reżyser możesz być wpisany tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to jest taki, że masz właśnie wykształcenie tam po szkole filmowej, a po animacji, po czymś, po reżyserii. A druga to jest taka, że masz dorobek dość duży i wtedy to jakby można składać z tobą na tym stanowisku, powiedzmy, reżyserskim jakikolwiek wniosek o finansowanie. No i powiedzmy, to jest taka przeszkoda, która w moim przypadku mogłaby być ograniczająca. Okej, jasne. A powiedz mi, bo rozmawialiśmy teraz trochę o tych szkołach jakby z różnej części globu, a powiedz mi, gdybyśmy zastanowili się, że budujemy w Polsce taką szkołę odnośnie animacji, odnośnie właśnie sztuki takiej nowoczesnej. Jak ty uważasz, co tam powinno się znaleźć w tym programie, czy w ogóle w strukturach, czy w samej technologii, żeby to było właśnie interesujące dla współczesnego człowieka, kogoś, kto chce animować, a jednocześnie też iść drogą formalną, no bo mówimy jednak, że te ścieżki typu kursy, typu nawet darmowe kursy są często bardziej atrakcyjne niż oferty szkolne, to co by się musiało znaleźć w tej ofercie szkolnej, żeby na przykład ktoś chciał na to iść według ciebie, jak to widzisz? Znaczy, w Polsce są plany dość duże stworzenia takiej profesjonalnej szkoły animacji przez tam powiedzmy grupę kilku studiów animacji z Polski. I zakładam, że w takiej perspektywie, nie wiem, 10 lat to na pewno się stanie, bo te budżety się znajdą i do tego dojdzie. I prawda jest taka, że powiedziałbym, że trzeba by zrobić trochę, dodać to, czego nie ma w polskich szkołach animacji i odjąć to, co jest szkodliwe. No to czego nie ma, no to nie ma w ogóle z tego, co właśnie ja wiem i w większości tych kierunków, nie ma w ogóle podejścia biznesowego do animacji. Nie mówi się o tym, nie uczy się ludzi, jak się w tym poruszać, że i teraz przeknę, że tak się niestety przez to dzieje, że tego się nie uczy w szkole, że artyści są jedną z najbardziej jebanych grup zawodowych, powiedzmy, na tle różnych branż, z tego względu, że to są ludzie, których właśnie kompletnie nie czują swojej wartości, nie potrafią o nią walczyć, nie potrafią negocjować i tego się nie uczy w szkole i potem się tak kończy, że są niższe stawki, ludzie nie są pewni swoich umiejętności, no ogólnie to bardzo źle wpływa na to i to jest rzecz, która musiałaby być. Powstała w ogóle przecież teraz, nie wiem czy słyszałeś, jest w ogóle szkoła zbudowana na tym, o co powiedziałeś, czyli na tym, że w szkole nie uczy się przedsiębiorczości, jest uczelnia Asbiro, nie wiem czy kojarzysz. No i tak, kojarzę. Kojarzysz, nie? No to jakby tam uczą sami przedsiębiorcy, w ogóle prześwietlają tych wykładowców tam tak, że musisz mieć firmę, zatrudniać x osób, bo jak tego nie masz, to nie wykładasz tam, nie? Więc mnie się wydaje, że holistycznie rzecz ujmując, przedsiębiorczości w ogóle jakby nie ma jakby tak, jako takiej, jest może w programie gdzieś tam, ja miałem osobiście w programie, jak byłem w technikum, podstawy przedsiębiorczości, ale to czegoś tam się uczyłem, no to no bez przesady, no trochę żenuła, nie? I wydaje mi się faktycznie, że nawet nie tyle co jeszcze w kontekście animacji, to w ogóle jakby w całej szkole powinny być takie podstawy tej przedsiębiorczości gdzieś na takim poziomie, żebyśmy potem widzieli, jak być zaradnym, jak być samodzielnym, jak ogarniać te księgowości, takie rzeczy i też właśnie, jak powiedziałeś, walczyć o swoje w pewnych obszarach. A ja bym też chciał tak powoli troszeczkę też uciec już tak specjalistycznie od tej animacji i zapytać się jeszcze bardziej w kontekście studiów, może w ogóle o cały projekt, studia na horyzoncie. Jak to się zaczęło, z czego to w ogóle wykiełkowało, o co chodzi w tej działalności, jaka jest idea stojąca za tym? To była z pewnego punktu widzenia bardzo śmieszna sytuacja, jeśli by na to spojrzeć, ponieważ to wyglądało trochę tak. Mój przyjaciel Marcin Uchacz, który jest właśnie założycielem, współzałożycielem razem z Filipem Kubińskim, który Marcin przedstawił mi Filipa i teraz jesteśmy w takiej trójce i wszystko w sumie robimy i biznesowo i szczególnie w SNH razem. To było trochę tak, że na samym początku jak powstało SNH, to ja wtedy z innym moim kumplem robiliśmy coś takiego jak Powerbank z Kamilem Siwieckim i najśmieszniejsze jest to, że Powerbank i studia na horyzoncie w dużej mierze były dokładnie tym samym, wpadliśmy to na ten sam moment i dzwoniąc do siebie rozmawialiśmy z Marcinem o tym samym. Różnica między Powerbankiem a studiami na horyzoncie, które potem studia na horyzoncie wchłonęły ten Powerbank, była taka, że w Powerbanku bardziej się skupiałem, chcieliśmy się skupić na tych takich rozwiązaniach właśnie trochę innych, bardziej niekonwencjonalnych, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o zmianę studiów na etapie, w którym już studiujesz i takim podejściu właśnie bardziej, powiedzmy, trochę zawodowym do tego życia młodego człowieka, a w studiach na horyzoncie bardziej jesteśmy teraz skupieni, właśnie była ta idea skupiona wokół studiów. Teraz trochę od tego odchodzimy, chcemy też
to rozszerzyć do takich pierwotnych pomysłów, które się trochę rozmyły, żeby myśleć właśnie szerzej o tym, nie tylko o dobrym wyborze studiów, ale czy w ogóle studia i co potem dalej, w sensie jaka ścieżka zawodowa i co by miało się dalej dziać. Więc to jakby studia na horyzoncie powstały w taki sposób, że sobie Marcin z Filipem jechali PKP i oboje byli w takich sytuacjach, że Marcin studiował dwa kierunki, z żadnego nie był zadowolony, nie był szczęśliwy tam. Filip studiował jeden, był zadowolony, ale też miał duży problem z wyborem i z dowiedzeniem się, jak w ogóle na SGH-u cokolwiek działa, więc zaczęli o tym rozmawiać, no i doszli do tego, że warto by było zrobić dużą imprezę, bo tam Filip mówił, że to zróbmy imprezę tam na 1000 osób, Marcin, na 100 osób, a Marcin powiedział, że ze 100 osobami to on może wyjść na piwo i pogadać o studiach, zróbmy na 1000. No i tak wtedy powstały te studia na horyzoncie równolegle z Powerbankiem. Wtedy ja byłem w studiach na horyzoncie, tylko tak w sensie doradczo, trochę tam doradzałem Marcinowi tam i graficznie i od tej strony trochę jak to ma działać. I zrobiliśmy jeden Powerbank i wyszła Warszawa, tam wtedy było chyba 800 osób. No i potem to jakby Powerbank został wchłonięty przez studia na horyzoncie. I ja byłem już oficjalnie w SNH właśnie i tam i od tej pory właśnie to już jest czwarty rok, tak, chyba tak, czwarty rok. Działamy w tym teamie solidnie nad tym, żeby młodym ludziom pokazywać, jak naprawdę wyglądają studia, bo powiedzmy nasza SNH, w sensie wydarzenia studia na horyzoncie, te, które się odbywają tam w październiku i w listopadzie, tym się różnią od powiedzmy czegoś takiego jak perspektywy, czy dni otwartych w szkole, na uniwersytetach, że my nie cenzurujemy nic, w sensie my chcemy studentów i prelegentów, którzy przychodzą i mówią jak jest. Jeśli chcą powiedzieć, że dany profesor jest do kitu, nie idźcie do niego czy coś tam, to mają prawo to zrobić, więc mówią prawdziwie o tych studiach. Nie, bardzo rzadko zdarza się tak, żebyśmy przyjęli prelegenta, który jest powiedzmy do nas sforwardowany przez nie wiem, przez uczelnię bezpośrednio albo przez jakąś organizację studencką. Jeśli się tak dzieje, to my i tak sami go sprawdzamy przed tym, żeby czasem nie było... Unikacie polityki po prostu. Tak, my bardzo, bo to by było trochę stronnicze, jakbyśmy brali prosto od uczelni, o danych kierunkach i nawet kiedyś mieliśmy problem, tam już nie będę wnikał głęboko, ale powiedzmy tam pewna pani napisała, że czemu nie ma danych kierunków i coś tam, czemu nie było na prelekcji, no powiedzmy trochę były sloty tam zajęte i tego typu. Tak, sprawy. Bo marketing szkół często mam wrażenie polega na tym, że gdzie nie spojrzysz na jakąkolwiek uczelnię, czy tą, która jest tania, czy tą, która jest droga, zawsze jakiś jest ranking, w którym one są gdzieś wysoko, nie? To jest dla mnie zawsze fascynujące, że zawsze gdzieś tam jakiś ranking jest, że oni są najlepsi jednak, nie? Trochę tak jest w tej polityce a propos jeszcze, nie? No tak, tak, ale jednak ten ranking, powiedzmy, perspektyw jest dość miarodajny, tak mi się wydaje, z tego co ja wiem. I no w tym obszarze, w którym ja się tak jakby obracałem, czyli technicznym. No więc jakby to jest ta największa różnica studiów na horyzoncie względem wszystkich innych tego typu wydarzeń. No i druga część jest tego, że po tej prelekcji, jak sobie zejdzie ten prelegent i mówi o danym kierunku, to on jest cały czas podczas wydarzenia i może każdy, kto chce zapytać jego jakieś dokładniejsze pytania, może podejść, zapytać, on tam jest, pogada, zostawi mail, face'a, cokolwiek, można się z nim kontaktować cały czas. No i to jest powiedzmy taki core studiów na horyzoncie SNH, który teraz właśnie, który był. Teraz się to rozrasta na projekty typu SNH Nights, gdzie właśnie już myślimy bardziej dojrzale o tym życiu młodego człowieka, gdzie to są rozmowy z praktykami od biznesu, podróżowania, pasji, czy wszystkich takich rzeczy związanych właśnie z dorosłym życiem, powiedzmy około zawodowym. Czy takie projekty jak Wioska SNH, czyli takie mikro spotkania, które trwają powiedzmy kilka dni i tam można sobie przyjść i porozmawiać z tymi prelegentami tak już bez tej prelekcji. Plus jeszcze inne projekty, o których teraz nie chcę mówić, nie, żeby nie wyszło, że coś zrobimy, a czegoś nie zrobimy, no ale dużo też nowych projektów, które mają trochę rozszerzać to, czym się zajmujemy. Na pewno wiem, jedną rzecz mogę powiedzieć, że będziemy robić SNH studia zagraniczne, czyli event typowo skupiony na studiach zagranicznych, jak się na nie dostać, co jest istotne i tego typu sprawy.
innymi słowy taką matką waszych jakby działań, taka matka potrzeb może wśród tych uczniów szkół średnich, to było to, że oni nie mają pojęcia, jak te studia ich wyglądają wymarzone, muszą jakby przefiltrować sobie wszystkie fora internetowe, robić research na jakimś Google i tak dalej, żeby sprawdzić, czy na XYZ warto iść, jaki tam jest profesor albo jaka tam jest pani profesor. Wy to jakby zrozumieliście, że jest taka potrzeba i siłą rzeczy postanowiliście opowiedzieć o tym, jak na tych studiach różnej maści, bo filozofia, marketing czy kognitywistyka też widziałem była, tak. Różnej maści kierunki obrabiacie i bierzecie praktyków, którzy nie są politycznie związani z uczelnią, żeby oni to sensownie wytłumaczyli. Dobrze rozumiem? Tak, tak, tak. I okay. Staramy się, ze względu na ilość jest to trudno, staramy się nawet robić pewnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, przesłuchania, że sprawdzamy, czy dana prelekcja będzie ok, czy nie, czy dana osoba się nadaje. Często to są referencje też od znajomych, więc też mniej więcej mamy taki insight do osób, które mówią, czy to faktycznie ma sens. No nie zawsze się udaje, mieliśmy kilka wpadek, no ale staramy się jak możemy. Tak prywatną ścieżką udało mi się dowiedzieć, że lubisz wolnościowe tematy, więc z takim sformułowaniem trochę zagadam. Rynek zweryfikował, że faktycznie jest zapotrzebowanie, że te prelekcje też są nośne, tak? Bo widziałem wyświetlenia, że to powoli naprawdę sięga już takich fajnych subskrypcji, fajnych wyświetleń. Dużo jest też zaangażowania w komentarzach. Oczywiście twoja prelekcja tam jest top topów, nie? I właśnie... To jest rozumiem, w ogóle temat na inną rozmowę. Rozumiem, że ten rynek zweryfikował, to się wpisuje faktycznie, że czujecie, że jest potrzeba. Tak, jest. Tym bardziej, że właśnie już niedługo, bodajże za 2 tygodnie, pyknie nam 1 000 000 minut spędzonych na kanale. O, wow, okej. Okay. Więc to jest fajna liczba. Też zamierzamy go tam trochę inaczej ruszyć, żeby powiedzmy to bardziej docierało do ludzi, ale poza liczbami ludzi, których spotykamy na wydarzeniach z roku na rok coraz więcej, w sensie wzrost jest taki, jak planujemy i w ogóle wszystko, to mamy bardzo dużo feedbacku w cztery oczy. Mam od ludzi, którzy na przykład nam mówią, że kurde, gdybym nie przyszedł, to bym poszedł na te studia i zmarnował swoje życie albo coś tam. Piszą nam na fejsie, piszą prywatne wiadomości do nas. W sensie tak jak ty napisałeś do mnie, to nie byłeś pierwszą osobą, która pisała do mnie. No to już daje ci konkretne sygnały, nie? Tak, tak, tak. I do innych prelegentów też ludzie tak piszą. I piszą do nas na fanpage, do nas prywatnie i no, widać, że młodym ludziom to jest potrzebne. Tym bardziej w tym momencie, w którym jest tak... No jesteśmy... ze względu na technologię i na to, jak się rozwinął świat, jesteśmy trochę w takim momencie, że to, co nam mówili nasi rodzice, co pozwala mieć normalne, dobre, fajne życie, sprawia już trochę, że to jest przestarzałe i nie działa w tym naszym świecie, więc ci ludzie też trochę nie mają się od kogo tego dowiedzieć. Więc staramy się to przybliżyć. No, chcielibyśmy, żeby SNH było takim właśnie trochę pierwszym miejscem, w którym młody człowiek mówi, znaczy o którym to jest pierwsze, o czym młody człowiek myśli, jeśli ma jakiś problem związany z jego życiem i przyszłością. I będziemy chcieli się tak rozrosnąć do takich rozmiarów, które będą związane właśnie też mocno z przyszłością zawodową i nie tylko studiami. A powiedz mi, bo zaczęliśmy sobie od tego, że lekarz, prawnik, no to studia must have. Mimo wszystko przyznaliśmy, właściwie też przyznałeś ty po prostu, że no generalnie w tych innych przypadkach ten papier to tak można mieć, ale nie trzeba. Wobec czego, jeżeli chciałbym być studentem albo nie chciałbym być studentem, jakie byłyby twoje takie, może nie rady, bo też nie o to chodzi, żebyśmy sobie doradzali, ale dla kogo są studia według ciebie dzisiaj, w tym 2019 roku, jeżeli nie mówimy o tej grupie lekarzy, prawników, tylko o kimś takim, kto faktycznie interesuje się daną dziedziną, powiedzmy marketingiem, czy tak jak wspomniałem, tą kognitywistyką załóżmy, czy powinien iść na studia, czy powinien iść na jakieś takie bardziej kursy, żeby to zrealizować jako hobby na przykład swoje, a nie docelowo ścieżkę formalną. Bo chodzi mi o takie pytanie, kto powinien kiedy iść na jaki jakby format, nie? Według ciebie, jak ty mógłbyś się do tego odnieść? Myślę, że łatwiej mi będzie powiedzieć, kto mógłby nie iść na studiach, bo to też nie jest, że ma nie iść, tylko kto mógłby, kto się nadaje na to. Znaczy, jedną bardzo ważną rzeczą, jednym bardzo ważnym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać, i to jest pytanie, które odpowiedź będziemy mieć, jeśli zaobserwujemy swoje życie wstecz, to jest to, czy się potrafię sam uczyć i czy się potrafię sam motywować. Bo w momencie, w którym nie potrafisz sam szukać wiedzy, nie potrafisz się sam motywować, że nie potrzebujesz bicza nad głową, który ci mówi, że masz się czegoś nauczyć albo coś tam zreserczować, nad czymś popracować. Jeśli nie masz tego, nie potrafisz tego i potrzebujesz trochę takiego przewodnika przez dziedzinę, o jakiej się uczysz,
to powiedziałbym, że rezygnacja ze studiów będzie bardzo, bardzo druzgocąca w skutkach, bo najprawdopodobniej nic ze sobą nie zrobisz przez ten czas, kiedy mógłbyś studiować, więc... Tu by była taka analogia na przykład, że ktoś powiedzmy był całe życie na etacie, a nagle wpadł mu na głowy pomysł, żeby zrobić swoją firmę, jednoosobową działalność i nagle zmienia mu się cały model pracy, że jest samozatrudnienie i z domu na przykład pracuje, nie? I nie ma tego bicza i trochę to jest chyba podobny model, nie? Że, tak. No. Jest, takich przypadków akurat myślę, że jest dość sporo w ten sposób, o których powiedziałeś. Mm-hmm. Bo ludzie sobie trochę sobie nie zdają sprawy, bo też właśnie jaki problem mamy też w ogóle w szkołach? Pomijam, abstrahuję od powiedzmy jakiegoś poziomu nauczania czegoś, w szkołach się nie uczy jak się uczyć, więc to jakby nie ma na przykład takich zajęć. Ja nie wiedziałem, że są takie, w ogóle, że ludzie mogą mieć taki problem z tym, ale po kilku znajomych tak jakby się dowiedziałem, że tak jest, że to nie jest tak, że na przykład każdy potrafi korzystać z internetu jako źródła wiedzy. Nie wszyscy potrafią sobie wszystko znaleźć, nie wiedzą gdzie szukać, jak szukać, czego szukać, od czego zacząć w ogóle. Więc myślę, że to by były takie bardzo wartościowe zajęcia tak w szkole przed powiedzmy studiami, żeby uczyć ludzi jak się uczyć, jak korzystać powiedzmy z internetu, żeby czerpać z niego to wszystko co dobre, bo to jest jeden z największych takich skoków rozwojowych ludzkości, które nam myślę, że trochę mniej już powinniśmy mieć tego szkolenia bibliotecznego, a więcej jak używać jednak zasobów internetowych, nie? Tak, myślę, że tak. A jeszcze wracając do tego pytania, bo ty zapytałeś też o hobbystyczną część. Mm-hmm. Znaczy myślę, że trzeba sobie też odpowiedzieć na drugie pytanie. Czyli to jest takie, czy ja potrafię pracować nad czymś, czego nie kocham albo czego nie chcę robić. Bo powiedziałbym, że masz dwa typy ludzi, że i z tego wychodzi kilka wyników, tam powiedzmy chyba cztery, no może, ale dobra, nieważne, może więcej. Że masz taki typ człowieka, który nie potrafi pracować nad tym, czego nie lubi, nie kocha. To powiedziałbym, że dla niego on musi po prostu wybrać ścieżkę taką, w której jak najlepiej właśnie osiągnie pracę w tym, co kocha. A masz osoby, które tak jakby nie przeszkadza, żeby wykonywały powiedzmy jakiś zawód, który nie jara ich tak bardzo, a po pracy sobie się rozwijały powiedzmy hobbystycznie w tych innych aspektach. Więc tu w tym drugim przypadku powiedziałbym studia, no to już jest... Powiedziałbym taka bardzo fanaberia. Wtedy już naprawdę nie trzeba w tej dziedzinie, którą kochamy, bo hobbystycznie można się doszkalać na tysiące sposobów. Absolutnie. Ja też tutaj chciałbym zapytać siebie, bo wkroczyliśmy na fajny wątek, motywacja. Czyli ja mam takie osobiste jakieś doświadczenia z ludźmi, którzy studiowali gdzieś tam ze mną w różnych miejscach, że motywacje są często bardzo podobne. Zazwyczaj, jak pytam się, dlaczego ten kierunek, no wiesz, no bo mama kazała, nie? Albo druga najczęstsza odpowiedź, dla papierka na przykład, nie? I jakby czasami miałem takie momenty, że what the fuck, dlaczego aż taka płytka motywacja? Potem miałem takie momenty, no dobra, ale może potrzebuję tego w pracy, może to jest potrzebne, może to jest tylko taki mały kamyczek, a potem długoterminowo chodzi o to, żeby mieć tę pracę na przykład, bo ktoś tam gdzieś chce się dostać i potrzebny mu jest ten papierek, no bo no to siłą rzeczy musi to zrobić. Ale jak ty oceniasz właśnie te motywacje? Jak prowadzisz projekt SNH, czy dostrzegasz, że ludzie właśnie w ogóle nie wiedzą, po co oni chcą iść na te studia? Wybrali sobie jakiś kierunek przez jakieś swoje fantazje, a w ogóle nie mają na siebie pomysłu? Doświadczasz czegoś takiego? Tak, powiedziałbym, że jednym z największych powodów, czemu w ogóle ludzie idą na studia, to żeby wyjść z domu, od rodziców. I to jest właśnie duży błąd, bo też nie ma u rodziców takiego... No, ja mieszkam poza domem od 16 roku życia, bo ja jestem ze Świętokrzyskiego, a przyszedłem już do liceum do Krakowa, do 5 liceum i to też właśnie nawiąże tutaj trochę do motywacji, ale to za chwilę. I od 16 roku jestem poza domem i ja wyszedłem już wtedy, ja nie potrzebowałem wyrywania się ze studiów, żeby pić, palić i że tak powiem trochę tak rebelowo żyć, bo też nie to mnie trochę jarało. Więc myślę, że to jest jedna z większych motywacji, typu oderwanie się od rodziców. Druga to jest taka, że ludzie idą na studia nie wiedząc, co chcą robić, bo sobie tam przebąkają przez kilka lat, może wymyślą i w ogóle tak bardzo często jest tak, że ludzie idą na dany kierunek nie dlatego, że chcą, że ich jara, tylko że powiedzmy, a to będzie jakieś tam najprostsze się w dostaniu, żeby przetrwać przez jakiś czas i to przekminić, co powiedzmy nie jest jakimś turbo złym rozwiązaniem, jeśli dojdzie się faktycznie do czegoś, jeśli się nie dojdzie, no to jest złym.
Więc my się spotykamy z tym dość często. Kilku nawet z naszych prelegentów często mówi, że na prelekcjach, że oni poszli na studia, bo na przykład mama, bo tata mówili, że coś tam, bo chcieli się wyrwać z domu, bo nie wiedzieli, co ze sobą zrobić i potem zmienili na ten kierunek, na którym są teraz i ich to jara. I to jest ta kwestia. A powiedzmy, wracając do motywacji, no to nawiążę właśnie trochę do tego piątego liceum. Ja byłem w takiej klasie algorytmicznej. Są dwie takie klasy w Polsce, w Warszawie i w Krakowie. I to jest klasa bardzo skupiona na programowaniu, tylko od bardzo matematycznej strony. No i nas było 39 osób w klasie. Ja byłem przyzwyczajony do tego, w ogóle zawsze trochę mam wrażenie, że się tak trochę otaczałem takimi ludźmi, że każdy robi to i jest w tej klasie dlatego, że bardzo go to jara. Znaczy, no dobra, może nie u nas każdy, jakieś 95% powiedzmy, okej. Żeby nie być, żeby tutaj nie takimi ogólnikami aż nie rzucać. Że byli bardzo zaangażowani i bardzo lubili to, co robią. I przychodzę, potem się wyrekrutowałem właśnie na wied, na informatykę na AGH-u. Przychodzę tam jest 250 osób i z tego, co widzę, to na te 250 osób, to 200 jest na tej infie tylko dlatego, bo pieniądze. Mhm. No i trochę zaczęło mnie to też, powiedzmy, boleć i przeszkadzać. Był to jeden z takich czynników, który wpłynął na to, że zacząłem szukać tego, żeby w końcu pocisnąć to jak chcę żyć i w ogóle. No i się udało, no bo teraz, gdzie jestem, w sensie ta branża trochę polega na tym, że ludzie naprawdę robią, w sensie z pasji są w miejscu, w którym są. Często się zdarza, że muszą robić projekty, których nie lubią, no ale powiedzmy, to jest jakaś tam kwestia projektu, a nie samego zawodu czy bycia w danym otoczeniu. No, mam bardzo duże wrażenie teraz i odczucie, że właśnie jestem wśród ludzi, którzy robią rzeczy z pasji i z tego, że chcą to robić naprawdę, a nie bo pieniądze, bo coś tam. Więc to jest fajne. Mm-hmm. No, mnie się wydaje właśnie, że jak spotykasz na kierunku osoby, które w przerażającej większości mają taką motywację, która obok pasji to nigdy nie stała, to też trochę może demoralizować jednak, nie? Bo ja miałem taki przypadek, byłem na studiach zaocznych swego czasu i jakby ja byłem taki ambitny, super do przodu, że hej, uczmy się i w ogóle to jest takie super, a widziałem też, że jednak trochę tak na nie patrzono spod byka, nie? Że ja potrzebuję papier, nie potrzebuję nic więcej, nie? I ja po czasie też zacząłem tracić motywację, nie? Że jednak, aha, no to muszę je dostosować chyba jednak, bo nie ma sensu. Też widziałem, że wykładowcy się dostosowują do tego, czego chcą od niego jednak uczniowie, tak? Studenci. To chyba jednak często jest taka gra wspólna. Jak studentom się nie chce, no to wykładowcy się dostosowują pod tych studentów. Oczywiście nie wszędzie, bo też wiadomo, że są profesorowie, którzy nie dadzą sobie wyjść na głowę, wiadomo. Ale gdzieś tam widziałem, że jest to trend popularny. No i cieszę się, że w twoim przypadku jednak teraz jest sytuacja, że jest ta zajawka wokół ciebie, branża kreatywna. Myślę, że nie znajdują się tam tak często ludzie z przypadku, jak w przypadku innych branż. Chciałem ci jeszcze tutaj zapytać o taką rzecz, bo ja mam często wrażenie, że ludzie oceniają bardzo pozytywnie studia przez pryzmat sił wypadkowych, które nie są docelowo związane ze studiami. Mam tu na myśli, studia są fajne, bo chodzę na piwo ze znajomymi. Studia są fajne, bo otwierają mi okno na wiedzę. Albo studia są fajne, bo uczą mnie zaradności, bo raz się popsuł USOS i musiałem być zaradny, żeby się dostać gdzieś tam, nie? I tego typu rzeczy. Ja mam wrażenie, że ludzie nie chwalą studia za to, że się czegoś tam nauczyli, tylko chwalą za to, że kogoś tam poznali, że się zakochali, że spotkali ludzi swojego życia. To jest też piękne, szlachetne, fantastyczne. Jest to też często domena właśnie studiów, że się uspołeczniamy. Ale czy o to chodzi w studiach? To jednak chodziło bardziej o to, żebyśmy się nauczyli w tej swojej działalności czegoś, nie? Jak to uważasz? Znaczy, powiem szczerze, że chyba z takim ujęciem tego pierwszy raz się spotkałem, ale aha, to jest tak, trochę wiąże się z tym, co o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że no trochę to wynika tak, że ludzie idą na studia i tam się też uczą trochę życia, a powinni się nauczyć powiedzmy trochę wcześniej tego życia. No, mm-hmm. To też jest rola rodziców. No, jeśli zawsze masz, wiesz, obiadek podstawiony pod pod buzię, no to nie dziwota, że potem robisz zupki chińskie tylko w akademiku, bo to nie jest kwestia pieniędzy. Zupka chińska często wychodzi drożej niż jakbyś sobie zrobił sam jakąś fajną zupę czy coś. Prawda, takiego. Prawda. Więc myślę, że inaczej. Jeśli to miałoby być jedynym
inaczej, jeśli ludzie by mieli nie wyciągnąć nic z tego okresu studiowego, a wyciągnąć to, że się nauczą życia, znajdą miłość albo coś w tym stylu, to super, lepiej tak niż w ogóle. Mm-hmm. Ale no, zgadzam się tu z tobą, że trochę to jakby sama, że te siły wypadkowe często są postrzegane jako ten core studiowa, nie powinny być. No ja też ostatnio z moją dziewczyną bardzo mieliśmy taką burzliwą dyskusję na temat tego, jak powinien tak naprawdę wyglądać model studiów i na czym powinien polegać. I trochę doszliśmy do takiego rozwiązania, że studia tak naprawdę powinny być trochę podzielone na dwa typy studiów. Masz jedne studia, na które idziesz, bo chcesz iść ścieżką naukową, w sensie niezależnie od dziedziny, i masz drugie studia, które cię przystosowują do zawodu, w sensie powiedzmy tak jak zawodówki, tylko jednak na wyższym poziomie, no bo powiedzmy to jest tam bardziej zaawansowane zawody. Mhm. Bo teraz trochę jest tak, że ty do poziomu magistra to cały czas czy ludzie, którzy chcą studiować dalej i zostać na uniwersytecie, czy ludzie, którzy chcą pracować, tak naprawdę uczą się cały czas tego samego i każdy z nich to coś traci. I to jest bardzo ułomny układ i no zakładam, że pewnie w perspektywie kilkudziesięciu lat to się pewnie zmieni i przepotwarzy się bardziej w to, o czym teraz mówiłem. No właśnie, bo ty jesteś też bardzo mocno związany z tymi studiami jakby, czy uczelniami wyższymi, mimo tego, że gdzieś tam formalnie z tej ścieżki odszedłeś. No tak, to jest taki, powiedziałbym, taki wewnętrzny mem SNH, że ja mam ciągle studia na horyzoncie. rozumiem, dobra. Tak, to jest właśnie jeden z większych żartów, że na trzech aktualnych, powiedzmy, prezesów studiów na horyzoncie, ja tych studiów nie mam, ani licencjatu, ani magistra. Ale to jest świetne, wiesz, bo jakby możesz dać, tak jak na swoje prelekcje, jakby spojrzenie zupełnie z innego poziomu, nie? To jest, myślę, wartościowe po prostu spojrzenie z twojej strony, że akurat masz taką sytuację. A poruszyłeś też wątek, który mnie interesuje pod kątem tych zmian, bo często się mówi, że ten model edukacji w Polsce to jest dalej ten XIX-wieczny model pruski, nie? Stworzony pod obywatela państwa, który ma potem wyjść z tej szkoły i służyć państwu w fabrykach i tak dalej. I zastanawiam się, jak ty widzisz współpracę technologii z uczelniami wyższymi, współpracę właśnie tego nowoczesnego podejścia, no bo dzisiaj tak naprawdę, żeby się czegoś nauczyć, sam już też poruszałeś to wielokrotnie dzisiaj, że wystarczy parę kliknięć, znaleźć kurs, Udemy, inne platformy i możemy się naprawdę wykształcić na niezłym poziomie, czy to w programowaniu, czy w biznesie, w marketingu, sprzedaży, etc. I zastanawiam się, jak ty widzisz takie połączenie tych dwóch ścieżek, edukacja, technologia, kiedy faktycznie będziemy mogli powiedzieć, że to się jakoś połączyło, że nie możemy już powiedzieć o studiach tak, że uczą tam tego, co było 10 lat temu, tylko uczą tego, co jest na bieżąco. Ja na przykład raz się zastanawiałem, czy na marketingu, na studiach nauczyliby mnie porządnie robić AdWordsy, czy Facebook Adsy i takie rzeczy, nie? I kiedyś taki wątek poruszałem na forum. Jestem ciekaw właśnie, jak ty uważasz w kontekście tej technologii, czy to ma szansę w ogóle na jakąś współpracę, czy te studia dalej będą takie jednak oddalone od tego, nie? W przyszłości. Znaczy, zacznę trochę humorystycznie, rozmawianie o studiach i technologii. Powiedziałbym, może być trochę komiczne, jeśli spojrzymy na problem, w którym na przykład informatyk na jednej z uczelni, nie będę tu wymieniał, jego głównym zajęciem w pracy na danym wydziale jest to, że chodzi i włącza prowadzącym projektorem, bo nie potrafią tego zrobić, więc tak, wiesz, to jest przypadek. Takie... Tak. Ale od tej strony, o której ty mówisz, znaczy... To na pewno się musi wydarzyć, tylko to się nigdy nie wydarzy do momentu, do którego będziemy mieli scentralizowaną edukację. No, mhm. Bo to jest tak, że ja nie zakładam złego. W sensie na pewno jest bardzo duża część prowadzących, która chciałaby uczyć te nowe rzeczy, tylko żeby oni od momentu pojawienia się iskry u nich do momentu wprowadzenia nowego jakiegoś tam, powiedzmy, kierunku czy przedmiotu czy czegoś, jakby to musi przejść potem przez Ministerstwo Edukacji, mm-hmm, wrócić, mm-hmm, coś tam, żeby to... I jakby to, zanim to się zdarzy, to już się przeterminuje. Więc na pewno musi dojść do pewnej decentralizacji, do tego, żeby nie było czegoś takiego jak Ministerstwo Edukacji, że uniwersytety będą działać bardziej autonomicznie. No tak, no bo nawet jest jakaś uczelnia, która tytułuje się, jesteśmy prywatną uczelnią, to ten przymiotnik prywatny to jest taki bardzo na wyrost, nie? Zazwyczaj. Tak, szczególnie w Polsce. Więc myślę inaczej. To się musi zdarzyć, musi dojść do tego, że będą studia, które będą na czasie, z duchem czasu szły.
To się na pewno będzie musiało zdarzać, no bo po prostu frekwencje będą spadały. No, w momencie, w którym uniwersytety czy ktokolwiek zauważy, że coraz mniej ludzi będzie chciało iść na studia czy coś, to będą musieli nad tym popracować. Szukać argumentów, nie? Tak, szukać argumentów i zobaczyć, jak zachęcić tych ludzi do tego studiowania. Znaczy z tego, nie wiem, jak wyglądają aktualne statystyki co do tego, ile osób idzie na studia, czy to się zwiększa, czy to maleje, czy rośnie w Polsce. Wiem, że jest statystyka, która mnie bardziej przeraża. Nie wiem, czy jest dalej prawdziwa i czy dokładnie ją zapamiętałem, że do 2020 60% Polaków będzie magistrami. No i to jest takie trochę, no hello, i co oni będą robić? Tak, no wiesz, jakby myśląc sobie kiedyś magister, miałeś na myśli kogoś prestiżowego, kogoś, kto jest w elicie, bo mało osób ma tego magistra. Teraz każdy, kto jest twoim znajomym na Facebooku, nie wiem, 3/4, magister, nie? I zastanawiasz się, dobra, to miałoby być coś prestiżowego, nie? Studia miały być elitarne, jakby... Jednak przez ten powszechny dostęp i jednocześnie ten powszechny dostęp powoduje też sytuację, że musimy uprościć program do tego, kto się uczy najgorzej. Tak mi się wydaje, że często tak jest. A traci to na znaczeniu, nie? Te wszystkie tytuły, tak trochę jednak patrzymy na nie z coraz większym przymrużeniem oka. Ty jako osoba zapoznana też ze szkolnictwem nie tylko w Polsce. Ja słyszałem właśnie niedawno, że te największe firmy, największe korporacje amerykańskie coraz rzadziej zatrudniają przez względy na tytuł, a coraz bardziej przez względu właśnie na doświadczenie, umiejętności, tego typu wartości, tak? Więc coś w tym jest, nie? No na pewno. Od wszystkich osób, które słyszałem, jeśli chodzi o przejście ze studiów do pracy, to jest stwierdzenie typu przez 3 miesiące, ostatnie 3 miesiące w pracy nauczyłem się więcej niż przez całe moje studia. Jest raczej standardem, więc to mówi to jakby jaką wagę ma doświadczenie względem tego, co się uczysz na studiach. Więc to się będzie zmieniać. No i z tym muszą się zmienić uczelnie, żeby mieć studentów. No problem był taki, szczególnie w Polsce, że jakby trochę zepsuty system motywował uczelnie do robienia tego. Nie? Oni dostawali pieniądze za studenta, więc chcieli jak najwięcej studentów, żeby mieć jak największe budżety. A żeby mieć jak najwięcej studentów, no to trzeba obniżać poziom, żeby jak najwięcej osób było w stanie jakby nadążyć i zdawać na bieżąco. Teraz powiedzmy ta jedna z niewielu dobrych reform aktualnego rządu, że największe fundusze uczelnie będą dostawały w momencie najbliższego współczynnika tam ilość studentów na prowadzących i to ma być jakoś tak, że największy budżet może dostać uczelnia, jak ma coś w stylu chyba właśnie na jednego prowadzącego 5 studentów albo jakaś tego typu liczba. No i to już będzie trochę motywowało do innego modelu rekrutacji i poziomu tych studiów, miejmy nadzieję. No, tak, na to wygląda. No to może ktoś wreszcie zauważył pewną tendencję, nie? Więc mam nadzieję, że to taka motywacja w założeniu pewnie było inaczej. Powiedz mi, tak trochę chciałbym nawiązać do twojej prelekcji z SNH. Jakbyś powiedział mi i słuchaczom, kim są ludzie ze stoka? Chyba najprościej by było powiedzieć ludzie z wąskimi horyzontami, bo to... W ogóle najśmieszniejsze właśnie a propos tej mojej prelekcji i tego wszystkiego, trochę jak też mnie przedstawiłeś na początku, jest to, że ja mówiłem o tych oporach, o ludziach ze stoka, o tym, że tak się, że społeczeństwo w taki sposób, a nie inny, tak jakby oddziałuje na nas. Ja to nie mówiłem ze swoich doświadczeń w takim znaczeniu, że to się działo wokół mnie, od rodziców też i od powiedzmy tam rodziny, i ze świata, że tak jakby na mnie leciały te sygnały, tylko ja nie wiem, z czego to wynika, ale ja nigdy za bardzo jakoś się nie przejmowałem tym, co... No szybko też dorastałeś, tak? 16 rok życia, tak, już, tak. Już na własny rachunek, tak powiedzmy w cudzysłowie, nie? Nigdy się nie przejmowałem tym, co ludzie mówią mi, jakby co mi każą robić, jeśli wiem, że robię dobrze dla siebie i zgodnie ze sobą i tam z jakimś kręgosłupem moralnym czy coś, więc to nigdy nie było dla mnie przeszkodą. Bardziej chciałem powiedzieć o tym z tego względu, że wiem, że dla dużej ilości osób to jest przeszkoda, więc chciałem zwrócić na to uwagę. I ci ludzie ze stoka, no to są właśnie, bo to nie chodzi o to, ja nie chcę w żaden sposób pejoratywnie nazwać tych ludzi albo tak jakby tą grupę, czy jakoś tak to oszacować, żeby to wyszło, że to są jakieś dziady z lasu złe, które są zamknięte na wszystko, ale myślę, że tak, że to jest, no bo
każdą babcię da się przekonać, jak się odpowiednio długo z nią porozmawia, każdego rodzica, do tego, że... No dobra, 99% są jakieś uparte dziady, których nie przekonasz, że twoja ścieżka jest dobra czy coś tam. Najważniejsze jest to, żeby tak, no, iść tam zgodnie jakoś ze sobą i w miarę nikogo innego po drodze nie krzywdzić w tym wszystkim. I ludzie ze Stokana to są właśnie tacy, no nie wiem, powiedzmy, no to jest pani w urzędzie, która jak jest w urzędzie i ma, powiedzmy, magistra, to ona się czuje lepsza od gościa, który przyjeżdża teraz ze śmieciarką, żeby zabrać śmieci z urzędu. Czy to jest właśnie jakaś wyniosła pani prawnik, czy po prostu właśnie jacyś tacy ludzie bardzo zamknięci, nie potrafiący się otworzyć na to, że mamy trochę inne czasy niż jak wy byliście w naszym wieku, więc jakby trochę inne perspektywy przed nami się otwierają, trochę inaczej ten świat wygląda, więc tak bym trochę zdefiniował tych ludzi ze Stoka. Ten mindset już chyba też tak, mam nadzieję, moimi krokami zmienia, nie? W sensie tak, tak. 10-20 lat i myślę, że już coraz mniej tego, tej filozofii tego z tego Stoka będzie wśród nas. Mam na myśli. No tak, no bo to jest, nasza, to jest nasze pokolenie, więc tak, tak. Tak, no my już rozumiemy, że studia to nie jest coś obowiązkowego, tylko coś, jedna z wielu opcji. Nie? A w ogóle tak powinno być. To jest też problem, że młodym ludziom często się wydaje, pomijam tutaj kwestię tego samooceny, że oni by się czuli źle, gorzej, jeśli by nie mieli studia, bo dla nich osoba ze studiami to jest jakoś tam w jakiejś hierarchii społecznej wyżej. To jest właśnie problem z tym, że się trochę doszliśmy trochę do momentu, że studia są standardem. A studia nie były nigdy i nie powinny być standardem w takim znaczeniu, że przynajmniej w takim modelu, jak są teraz. Może w tym modelu, w którym by się zmieniły i podzieliły na te właśnie dwie drogi typu naukowa droga i ta zawodowa, no to wtedy może nie, ale no, studia zawsze miały być dla osób, które chcą w sensie bardziej naukowo podejść do sfer swojego życia. A z tego, co widzimy, no to większość osób, zatrważająca większość osób, która jakby idzie na studia, ona potem w żaden sposób od naukowej strony nie ma związku ze swoim kierunkiem. Więc myślę, że to też jest taki problem, że może wrócimy do momentu, w którym właśnie znowu zaczniemy o tym dobrze myśleć, czyli o tym, że studia nie są standardem. No tak, no bo kończymy liceum, kończymy technikum, no i z defaultu studia, nie? I jakbyś tego nie zrobił, no to oczywiście, kiedy dostajesz pytanie po roku, dwóch, kiedy już tej edukacji jakby nie bierzesz niczynnego udziału, od osoby starszej. No i co tam studiujesz, wnuczku, nie? Co tam się dzieje u ciebie w tych studiach? Co tam teraz w tej szkole? I tak nie wiesz, co powiedzieć, no bo powiesz, że nie masz tych studiów, no to od razu będzie taj paluszek, nie? Jak tak można? I zastanawiam się w ogóle też przy tej okazji, a ja miałem jakieś takie rozkminy. Ktoś się mnie pytał, czy powinien iść na studia, bo jeszcze ma wahania, jeszcze się zastanawia, a ja tak mówię, stary, tam weź, rok spędź sobie na tym, żeby popracować w jednym, drugim, trzecim miejscu, a przy okazji może, nie wiem, zrób sobie podróż do Paryża, do gdzieś tam, poznaj się lepiej, spójrz na siebie z różnych perspektyw. Po roku, dwóch zdecyduj, czy to, co sobie wymyśliłeś dwa lata temu, miał sens i czujesz dalej się z tym, że nie wiem, programowanie to moja pasja, albo kierunek XYZ to moja pasja i wtedy śmiało po tych dwóch latach, kiedy już masz tę pewność, iść na te studia. Czy może jednak lepsza jest perspektywa, żeby mimo wszystko iść od razu, bo może w trakcie tych studiów się okaże, że to jest jednak to, jakbyś te dwie ścieżki porównał, jakie masz zdanie? Taka przerwa w edukacji, gapier, nie? Tak, zrobienie sobie takiego gapiera dla w większości, myślę, będzie dużo lepszym rozwiązaniem niż pójście właśnie na jakieś studia, żeby przebąkać i że wtedy przemyślę. Bo to też, no trochę wtedy łapiesz odpowiedzialności za to życie, że zakładam, że wtedy nie byłbyś na utrzymaniu rodziców przez ten rok, tylko właśnie musiałbyś sobie jakoś zarobić. Trochę zrozumiałbyś, nie wiem, na czym polega zarabianie pieniędzy, jaką one mają wartość, szacunek do nich, do życia, do wszystkich innych prac, które ludzie wykonują. No w sumie uważam, że chyba każdy powinien przejść przez gastro. To jest trochę taka fajny pomysł. Nauka szacunku. Może zamiast obowiązkowego wojska, to obowiązkowe gastro. To jest taka ścieżka właśnie życia i szacunku. A jakbyś mógł powiedzieć, czym się zajmowałeś gastro, tak z ciekawości? Po maturze wyjechałem właśnie z Marcinem i z jeszcze innym przyjacielem do Londynu
I tam pracowałem jako kelner w Regent's Parku, przy jeziorku, w takiej kawiarni. I tam pracowałem. Ja miałem doświadczenie jako dostawca i tak właśnie mówię, no jakby rozumiem, o czym mówisz, mówiąc gastro. Nie? No ale ja tak poniekąd pracuję od, nie wiem, 14 roku życia zawsze jakoś sobie tam dorabiam, więc to nie była moja rzecz. Masz wpisaną jakby tę ideę, że żeby coś mieć, trzeba to zapracować, tak? Tak. A wracając, tak, do tematu? Tak, wracając do tematu, no to powiedziałbym, że tak, to jest dobre rozwiązanie, popróbować sobie rzeczy, których się myśli, że będzie się chciał, że ci się podobają, może zrobić sobie podróż, w zależności od tego, co kto lubi. Na pewno warto by było odetchnąć i z świeżą głową podejść do wyboru tak jednak, nie wiem, istotnego kroku w życiu, jakim są studia, żeby to zrobić dobrze i tego czasu w życiu jak najmniej zmarnować, bo no to może tak trochę wyglądać, że wiesz, robię sobie gapier, więc zmarnuję rok, kiedy już bym mógł rok studiować, ale to trochę to nie tak wygląda, bo jak nie zrobisz sobie tego gapiera, pójdziesz na złe studia, to przebąkasz rok, potem powiesz, kurde, ale nie będę jeszcze rzucał, bo coś tam, zacznie się rok, dobra, teraz jestem w połowie i stracisz 3 lata, bo będzie licencjat czy coś. Więc na pewno jest to dobre rozwiązanie. Można też popracować za. To nie jest tak, że od początku i zawsze trzeba pracować za hajs. Można postażować sobie za darmo w czymś, gdzie się chce, w momencie, kiedy się naprawdę nie ma umiejętności, to trochę się nie powinno ani żadnego doświadczenia wymagać tego, żeby ktokolwiek, a szczególnie jakieś duże pieniądze ci za to płacił, więc. Więc uważam, że tak, to jest dobre rozwiązanie. No jako kontrargument, no to słyszałem często, że jak nie teraz, to tam za 5 lat już nie będziesz chciał. Że wiesz, że będzie za późno, nie? Że w wieku 30 lat już ci się odechce. No to hello, jak sobie ogarniesz życie do 30 i bez studiów, no to po co ci one? No też coś w tym jest, nie? Też coś w tym jest. A propos wieku, to powiedz mi, czy w studiach na horyzoncie biorą udział zazwyczaj osoby tak typowo młode, czy są też na przykład osoby takie, wiesz, jakbyś nie powiedział na pierwszy rzut oka, że to student, wiesz, 30, 40, 50-latkowie, zdarzają się takie osoby? Ale mówisz o prelegentach, czy o uczestnikach? O uczestnikach. Uczestnicy to są od bardzo młodych ludzi, typu pierwsza liceum, trzecia gimnazjum nawet, do ludzi, którzy na przykład przychodzą rodzice ze swoimi pociechami. Okay. I przychodzą też ludzie, którzy są posłuchać, tacy, którzy nie myślą trochę o jakiejś zmianie studiów czy coś. Mieliśmy 40-latków, 50-latków, więc to raczej, znaczy wiadomo, że większość jest jednak tych ludzi zainteresowanych tak żywo, bo to jest jakby przed nimi jest ten wybór, ale poza tym to mamy dużo innych młodych bardzo i starsze osoby też. Okej. Dominik. Powiem ci tak, godzinka za nami i mam do ciebie takie pytanie po tym, co przeszliśmy przez tę godzinę, już tak na głębokie wody weszliśmy. Tytułowe pytanie, czy warto iść na studia w 2019 roku? Podchodzi do ciebie młody człowiek, zadaje ci je prosto w oczy i co mu odpowiadasz? Czy umiesz się sam uczyć? Mhm. Jeśli mi powie, że się umie sam uczyć i jest zmotywowany i w jego przypadku, jak studiów, tego, co chce robić, będzie duża szansa na to, że jest szczery ze sobą i że tak jest. I że będzie pracował więcej niż na studiach, bo to jest, studia są trochę łatwiejszą ścieżką, tak bym powiedział, niż nie pójść na studia i robienie czegoś, bo tutaj trochę masz wyłożone na równo, teoretycznie już powinieneś po studiach tak jakby dostać pracę, bo masz ten papierek, a tu jednak musisz trochę mocniej popracować. Więc znaczy, w momencie, w którym ktoś mi odpowie, że jest w stanie się sam dobrze uczyć, solidnie przysiąść, nie potrzebuje bata i w jego przypadku, powiedzmy, jego tam branży to będzie miało duży sens, to nie musi iść. Okej. Ja to kupuję, mnie się to podoba, akceptuję to zupełnie. Cieszę się, że nie weszliśmy na takie ścieżki typu w ogóle studia są do kitu, czy odwrotnie, że studia są super, mega i tak dalej, tylko trochę tego, bo jednak myślę, że tutaj reprezentujesz takie realne podejście po prostu. Taki jest obecnie rynek edukacyjny, tak na niego trzeba patrzeć. I zgadzam się i też cieszę się, że powiedziałeś o tej samodyscyplinie. To jest coś, co ja osobiście zrozumiałem w chwili, gdy zacząłem pracować gdzieś tam na własny rachunek
i stwierdziłem, jakby może jednak nie będę tyle spał, tylko zajmę się robotą, nie? I stwierdziłem, że bez tego bicza nad głową jednak nie ma tak łatwo faktycznie. Coś, czego wielu ludzi faktycznie nie rozumie. I studia tutaj faktycznie mają tę zaletę taką wymierną. Powiedz mi, gdzie byśmy mogli szukać informacji o studiach na horyzoncie? Jakie byś polecał media, żeby was sprawdzić, co konkretnie, co po pierwsze studia na horyzoncie, gdzie szukać? No to tak, najświeższe informacje tego, co się u nas dzieje, to jest na naszym fejsie, Studia na Horyzoncie. Jest strona studianahoryzoncie.pl, jest Instagram Studia na Horyzoncie, ale jeśli właśnie takie miejsce, w którym na pewno o wszystkim nowym pojawi się jakakolwiek informacja, no to jest właśnie na fejsie Studia na Horyzoncie. I tam, jeśli uruchamiamy jakieś nowe projekty z nowymi fanpage'ami, to też o tym informujemy, więc można wtedy sobie pójść w jakąś konkretną ścieżkę, która cię bardziej interesuje. Okej. Okay. No tak? I kanał YouTube'owy oczywiście, aha. Studia na Horyzoncie, tam są prelekcje. Mamy tam już, nie wiem, nie chcę teraz rzucać, 300 filmów chyba. Słyszałem obietnicę, że będą teraz regularnie wrzucane nowe materiały, nie? Że tam jeszcze macie spore zasoby. Właśnie nie wiem, ile już tam jeszcze jest, ile jest zakolejkowane do wrzucania, ale chyba tam zostało już chyba ostatnie 60 filmów czy jakoś tak. Sporo dobrego kontentu. Ja polecam osobiście prelekcję Dominika, bo no bardzo mi się wpasowała właśnie w mój styl takiej narracji. Ja nie lubię nudnych prelekcji, ja lubię, jak ktoś jest taki bardzo autentyczny, przy okazji wyróżnia się nie chamstwem, ale czymś takim, co ci daje takie rozkminy. Dominik właśnie według mnie to dał, co spowodowało, że sobie dzisiaj porozmawialiśmy. A Dominik, powiedz też, czy jest coś takiego, czym byś się podzielił na zasadzie książki, jakiegoś specjalnego filmu, audycji, filmu na YouTubie, artykułu? Jest coś takiego, co masz ochotę dać jeszcze odbiorcom? Czy coś ci przychodzi do głowy? A może nawet animacji mogę powiedzieć filmy, tak? Które mnie na przykład irytują i to jest film, który na mnie odegrał największe takie jakieś wrażenie i zawsze i to jest taki, żaden film takich emocji na mnie nie wywołał, to jest Lobster. Mm-hmm. Nie wiem, czy widziałeś, więc to... Widziałeś? Nie miałem okazji, nie. Okej. To jest taki, no... W skrócie chodzi o to, że jeśli dobrze... Boże, już teraz nie pamiętam, ale chyba tak. Że masz... Albo jesteś w związku, a jak nie jesteś w związku, to się zamieniasz w zwierzę. Okay. Ale to kompletnie nie jest fantastyczny film. To jest taki trochę o reżimie, bym powiedział, coś w tym stylu. Aha. Więc to jest film, który mnie bardzo wkurzył. Więc to jest tak. No z takich rzeczy, no to książkowo, no to Orwell. Mhm. To najbardziej na mnie oddziaływał. Teraz tak, czekaj, z neta i podcastowo może coś w tym stylu. No co, rozrywkowo to wiadomo, Rogana, podcast, H3 podcast, to też dla rozrywki. Tak, tak, kojarzę. A tak teraz, czekaj, niech sobie przypomnę z tych takich, co słucham takich podcastów. No wiem, że dużo też politycznych rzeczy słucham, więc może tego nie będę wrzucał. Myślę, że to, co dałeś do tej pory, w sensie zastanawiam się ten film, czy to jest takie wkurzenie, żeby właśnie coś sam zrobić, czy takie wkurzenie, bo jakby to zinterpretować, to wkurzenie. Nie, to wkurzenie nam... Wkurzyłem się na to, że w tym filmie nie ma oporu od ich... W sensie nie ma ruchu oporu względem tego, co się dzieje tam. Okay, no, więc to jest takie... Takie rzeczy. Okay. Tak, takie rzeczy. A tak no, ogólnie, no to jeśli od siebie miałbym coś powiedzieć na koniec, no to warto sobie... zacząć ogarniać siebie jak najwcześniej się da. Starać się brać odpowiedzialność za najróżniejsze rzeczy, od jakichś małych typu, nie wiem, mamo, ja robię zakupy w domu od tego momentu, ty mi daj pieniądze, ewentualnie listę, albo ja mam sporządzić tą listę i idę robić te zakupy. Od tak małych rzeczy po tak dużych rzeczy, jak właśnie decydowanie o tym, wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje związane ze ścieżką zawodową, może, nie wiem, posiadanie kota, psa, cokolwiek. W sensie brać odpowiedzialność, bo nic większej frajdy nie daje niż odpowiedzialność. Moimi działaniami często się interesują rodzice, więc tutaj też przy okazji apel do rodziców, pozwólcie dzieciom też decydować o sobie, też wdróżcie trochę samodzielności w ich życie, żeby starały się trochę podziałać w kuchni, trochę z tymi zakupami, jak Dominik wspomniał. Myślę, że to jest bardzo dobra misja i bardzo dobre zakończenie właśnie naszego podcastu. Także Dominik Bartosik, moi drodzy, bardzo ci dziękuję, Dominik, za dzisiejszą rozmowę. Pełno wartości. Mam nadzieję, że nie ostatnie spotkanie i że jeszcze kupę tej wartości ludziom w swoim życiu dasz przez studia na Horyzoncie, czy też przez swoje własne działania. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Trzymaj się.